Wołyńska, o której bardzo mało ludzi wiedziało. Takie rzeczy, żeby jakby zrozumieli lepiej, czy Katyń, czy no inne, żeby jakby mogli prędzej zrozumieć taką właśnie mentalność, czyli taką może taką obawę, taką w pierwszym momencie Polacy mają taką jakby się, nie to, że boją, ale potrzebują czasu, żeby być naprawdę tacy bliscy, żeby jakby zaufać może, tak, że to się no jednak prawda przez tą historię i taką różne takie sprawy, czy o polityce, bo było dużo ostatnio mówię o Polsce i w Belgii było to przedstawiane tylko pod jednym światłem, więc ja tak poświetlam z drugiej strony, że to nie takie proste, tak bardziej starałem się jakby zostając też obiektywnym wytłumaczyć sytuację, żeby sobie wyobrazić, jak tutaj ludzie myślą z ich perspektywy, na która się różni, wiadomo. Po prostu... Byli ciekawi. Tak, byli ciekawi. Co mnie nie to, że szokowało, ale co mnie tak to zauważyłem, jest, że po prostu słuchali, ponieważ ich to interesowało po prostu, bo nigdy nie mówiono o tych różnych sprawach, o tym, jak jednak Polska odgrywała ważną rolę podczas niejednej wojny między innymi. Czyli myślę, że po prostu ich brak wiedzy. No i to mnie pocieszyło zresztą. Cieszyłem się z tego, że właśnie chcą wiedzieć, zadawali pytania i słuchali uważnie, no chcąc po prostu mieć później coś do powiedzenia, jeśli będą mieli inną dyskusję i usłyszą jakieś głupoty, no to wtedy będą mogli bardziej argumentować i wiedzieć, że uwaga, tutaj coś już jest nie tak, to nie tak, to takie proste. No, w ten sposób. Kilka razy tak zdarzyło się. A mentalnie Belgowie od Polaków bardzo się różnią? Powiedziałbym, że pod niektórymi względami to tak aż dosyć skrajnie tak. Z pani wcześniej rozmawialiśmy, wiem, że u pana w domu jest tak pół na pół. My próbujemy się tak po środku jakby ustawiać, bo Belgia jest krajem no, bardzo ateistycznym, gdzie wszystko, co jest związane z kościołem, z wiarą chrześcijańską, katolicką, to jest już starodawne, to jest średniowiecze i większość ludzi no, po prostu uważa to za no, przeterminowane, że młodzi chrześcijanie, to znaczy w ogóle praktycznie to, że nie istnieje, ale wyśmiewują nas ogólnie. Nie jest to proste na co dzień i wielu się nawet nie przyznaje do wiary, bo czuje taką presję społeczną i to nie są żadne mity, to taka jest rzeczywistość niestety. Czyli co się różni? My robimy tak trochę pół na pół, na przykład chodzimy do kościoła, mamy wiarę taką, która jednak, zwłaszcza od mamy nam jakby, mama nam przekazała tą wiarę. Inny taki aspekt takiego właśnie takiego socjalny, jak sposób, w jaki ja rozmawiam bardzo chętnie z ludźmi, z obcokrajowcami, taka bardziej spontaniczność, w sensie w relacjach z innymi, no to bardziej od taty, który ma takie właśnie takie cechy takiego Belga. I to tak się, no staramy się to mieszać, na przykład na Boże Narodzenie, najlepszy przykład, to mieszamy tradycje, robimy stół po polsku, że tak powiem, ale z różnymi potrawami, pół na pół, no, trochę belgijskiego jedzenia, trochę właśnie polskiego, na przykład barszcz i tak dalej. I no, i tak. Belgia jest jednak takim krajem, no wielokulturowym, tak? Multikulturowość jest na porządku dziennym. Zresztą sam pan mówił, że przyjechały osoby ciemnoskóre, tak? I nie stanowiło to jakby dla nikogo to nie było dziwne. No właśnie, ale ta multikulturowość w Belgii to jest coś dobrego, czy też uważa pan, że to nie bardzo? To jest trudne pytanie, ponieważ z jednej strony jest to oczywiste, że multikulturowy kraj jest bardzo bogaty, ponieważ dzielimy się, jakby uczymy się żyć razem z naszymi różnicami i wzbogacamy się nawzajem, ponieważ my uczymy się od obcokrajowców, oni od nas i to taką ładną mieszankę robi. Na przykład pani mówiła tych czarnych z naszej grupy, to jest tak ewidentne, że u nas przecież nie ma ani w ogóle żadnego rasizmu, to nawet takie pojęcie nie istnieje. Do tego stopnia, że po prostu sobie żartujemy i się wyzywamy, nawet wyzywamy czarnych, oni się śmieją, wiedzą doskonale, że my po prostu ich lubimy, oni nas i to jest taka grupa, gdzie ogólnie atmosfera jest super i to jest właśnie tak jak z przyjaciółmi, można sobie żartować, można tam wyzywać i w ogóle wszyscy wiedzą, że to są żarty, no to jest takie śmieszne, niestety zdarzyły nam się taki przypadek, jak byliśmy tam na stacji benzynowej, takie komentarze ze strony właśnie tutaj niektórych młodych Polaków, no ale to była jednak mniejszość, takie w większości przypadków to tam było wszystko okej. Niektórzy ludzie tam patrzą się troszkę tak może dziwnie, bo nie są przyzwyczajeni widzieć osoby o innej kolorze skóry,
ale to myślę, że to niekoniecznie jest taka obawa, tylko po prostu takie może coś się dzieje po prostu, no ludzie są, nie są przyzwyczajeni, więc patrzą. Ale jestem przekonany, że zmiana tego, że Polska jest dosyć homogenicznym krajem, to jest taka jedna z wielkich różnic między Belgią a Polską, to Polacy wcale nie są tacy zamknięci, jak się o nich mówi, ponieważ ja sam doświadczam, widzę co roku tutaj przyjeżdżam, jacy są Polacy. I myślę, że to jest taka po prostu rodzina jakby, taka duża rodzina, ale że w przeciwieństwie do Francji na przykład, czy do Belgii, są bardziej wymagający w stosunku do obcokrajowców i wymagają od nich koniecznie integracji i próby nawet asymilacji, powiedziałbym. Co brakuje teraz na Zachodzie przez taką, ja to nazywam, jak wielu innych, poprawność polityczną, że jednak na przykład duża ilość muzułmanów w Brukseli, ja codziennie w Brukseli przebywam, to tworzą swoje właśnie tam getta, kobiety sobie zakładają chusty na głowę i to jest tak jakby taki taka komunikacja w stosunku do nas, że my nie chcemy być jakby, my mamy swoje, mają własne kulturę i czyli to jest trudne pytanie. Z jednej strony bardzo pozytywne to jest i multikulturalizm, ale z drugiej strony uwaga, bo trzeba naprawdę myślę, że z tej strony Polacy mają też rację, że muszą, to jest jednak tutaj są ich ziemie, oni są u siebie, więc takie pół na pół znowu, to nie jest takie białe czy czarne, trzeba umieć jakby równowagę utrzymać w tym. Panie Sebastianie, to już na koniec. Jaki obraz Polski wywiozą pana zdaniem ci młodzi Belgowie, czy inni cudzoziemcy, którzy przyjadą do Polski tutaj od nas, po tych Światowych Dniach Młodzieży? Kraju, gdzie reklamy są bardzo duże na budynkach, ale nie, to koniecznie, jak już tak bardziej zwracam tu uwagę. Czyli rozumiem, że w Belgii jest zupełnie inaczej pod tym względem. To znaczy, no takie reklamy wielkie jak tutaj, no to nie widziałem w Belgii jeszcze, ale nie, to żartuję, to tak bardziej mnie tak jakby szokuje każdym razem, ale myślę, że bardzo pozytywnie widzę rynek. To dopiero początek, ale już teraz czuję z tego, co słyszę wokół mnie, bardzo dużo pozytywnych właśnie świadectw mówią mi, bo ja nie wszystko też widzę, no jest to w stylu. No mówią, że to było niesamowite, o pani tutaj stała swoim dzieckiem, nie mówiła wcale po angielsku, ale zrozumieliśmy ją, wzięła mnie, przytuliła, to po prostu było takie piękne. Później mówią o organizacji, że na przykład przyjechali do Berlina o 6 rano, nie dostali tam nic, nie było gotowe. Przyjechali później tutaj do Polski, zaraz wszystko, bufet na 400 osób gotowy, później jeszcze było aż za dużo jedzenia i na końcu, jak już mieli tam wyjeżdżać i dziękować, to ten pan Polak, który organizował, to jeszcze się jakby tutaj przepraszał, że to nie było wszystko perfekt. Czyli taka, byli mile zdziwieni, że taki wysiłek jest. Jeszcze wspomnę o tym na przykład, jak się troszczą o nas bardzo Polacy tutaj. Do tego stopnia, że przechodzimy przez takie dróżki, gdzie no tam może dwa psy i jakieś babcie, ludzie na podwórku, a tu jesteśmy, po prostu mamy eskortę policyjną normalnie. O pogodzie jeszcze pan nie powiedział. Pytają mi się, czy w Polsce jest zimno. W styczniu jest zimno, naprawdę, minus 20, no nie ma problemu. Ale w lato, no to czasami gotujemy się. Nie, myślę, że pogoda na razie jest dobra, na razie jest w porządku i mam nadzieję, że tak będzie. Oby tego słońca było jak najwięcej, zwłaszcza w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, bo tam rzeczywiście na dłoniach to słońce się przyda. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. To jest powtórka. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanat, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17:40. Jest powtórka. Wakacyjnie Państwa witam w trzeciej części mojego programu. Urlopowiczom kłaniam się nisko, choć nie wszędzie pogoda niestety dopisuje i to może być problem. Dziękuję za wszystkie maile, które przysyłacie Państwo na mój adres problem@tok.fm. Między innymi w sprawie zabiegów upiększających, po których zdarza się, że panie nie czują się najlepiej, bo nie jest tak, jak myślały, że będzie. Na ten temat na pewno będę rozmawiać w jednym z kolejnych programów. A już teraz u mnie człowiek, który stara się w życiu pokazywać, że problemów nie ma. Jest niepełnosprawny, ma amputowaną jedną nogę, a mimo to uprawia sporty, a teraz nawet wyruszył na wyprawę rowerową. Pan Kamil Misztal jest z nami. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie.
Pan Kamil jest osobą niepełnosprawną, która bierze udział w zeszłym roku i w tym roku w takiej wyprawie, wyprawie z protezą na rowerze. Ale zanim o tej wyprawie porozmawiamy i generalnie o tym, czym się pan Kamil zajmuje, powiem państwu, że jest, mój rozmówca jest osobą niepełnosprawną. Właśnie był na konferencji prasowej w lubelskim ratuszu i był osobą, która zbierała pieniądze z tak zwanych nakrętek, które myślę, że w wielu domach są zbierane, właśnie na protezę nogi. Żeby państwa wprowadzić w temat, zacznijmy od tego, panie Kamilu, co się takiego wydarzyło w pana życiu, że stracił pan nogę? W wieku 2 lat uległem ciężkiemu poparzeniu. Wszedłem na taki piec kaflowy, poparzyłem sobie całe nogi, dłonie. I od tego czasu jakby tak naprawdę zaczęła się walka. Najpierw o życie, później o chodzenie. Wiadomo, że uparzenie było bardzo rozległe, więc najpierw trzeba było walczyć o te podstawowe funkcje życiowe, później trzeba było zacząć walczyć o to, żeby móc normalnie chodzić. Ta walka skończyła się tak naprawdę półtora roku temu i zakończyła się tak naprawdę wielkim sukcesem, bo jak lekarze nie dawali mi żadnych nadziei na to, że będę chodził, ja poprzez wszystkie operacje, jakie przeszedłem, udowodniłem, że jestem w stanie. Fakt, że ja do 18 roku życia chodziłem o jednej kuli lub dwóch, lub potrzebowałem czasami jeszcze wózka, ale dawałem sobie radę, tak? Dzisiaj pan wszedł tutaj do mnie, bo widziałam, że nie wjechał pan windą, tylko wszedł pan po schodach. Tak, oczywiście. No i właśnie przełom nastąpił w wieku jakby 16 lat, gdzie trafiłem do odpowiedniego szpitala, do odpowiednich specjalistów, tylko że powiedzieli, że to jest 3-4 lata za późno. Nie są w stanie z nogą zrobić nic więcej. Powiedzieli, że poprawią mi tą sprawniejszą, usprawnią ją. Drugą, no niestety, zapadł, może nie wyrok. Decyzja należała do mnie, czy ją amputujemy, czy zostawiamy. Ja nie ukrywam, że to nie była łatwa decyzja z tego względu, że w tak młodym wieku, bo tak naprawdę 18 lat, człowiek nie jest jeszcze nawet w pełni dorosły, można, tak śmiało można tak mówić, musi podjąć najważniejszą decyzję w życiu, czy pozbywa się tego kawałka siebie, czy jednak będzie go miał, ale funkcjonował tak różnie, prawda? I podjął pan tę decyzję? Tak, podjąłem. Bardzo dużo mnie to kosztowało, ale z perspektywy czasu uważam, że była to najlepsza decyzja. Mogłem sobie radzić różnie, chodziłem o kulach. Fakt, że dla mnie to wszystko bardzo bolało, bo tam były odciski, rany, owrzodzenia, to był jeden wielki ból. Ale mimo wszystko radziłem sobie, prawda? Więc w zasadzie podjąłem decyzję, że jednak amputujemy. No nie było to łatwe, no ale teraz z perspektywy już tych prawie 7 lat uważam, że to była najlepsza decyzja. Tak jak pani tutaj teraz widzi, mogłem śmiało wejść w nowoczesnej protezie po schodach, nie muszę korzystać z windy. Chodzę tak jak każdy normalny człowiek. W zasadzie na ulicy prawie tego nie widać, że coś jest ze mną nie tak. Wszedł pan po schodach, to jest jedno. Z drugiej strony wiem, że grał pan w siatkówkę. Oczywiście, tak. Przez 4 lata. Wcześniej nawet jeszcze miałem taki malutki epizodzik, gdzie trenowałem przez pół roku uczniostwo, ale stwierdziłem, że to nie dla mnie. Nie trafiał pan do celu? Nie, po prostu zbyt monotonne i nudne. No i jednocześnie jeździ pan na rowerze i właśnie o tym rowerze teraz porozmawiajmy. Założył pan fundację Krok do Marzeń. Fundację, żeby... Fundacja ma na celu pomaganie osobom niepełnosprawnym, w szczególności ruchowo, w zdobywaniu środków na leczenie, rehabilitację, sprzęt ortopedyczny, ale to jest tylko jedna jakby gałązka. Drugą jest aktywizacja i integracja poprzez sport. A trzecim edukacja w szkołach na temat niepełnosprawności. Bo to wszystko są tematy jakby ważne i bliskie także mnie, prawda? Sam się zmagałem przez wiele lat i wiem, ile to wszystkie te sprzęty, oprzyrządowanie, między innymi protezy, wiem, ile to kosztuje. Tak samo bardzo... Ile to kosztuje, powiedzmy, bo pewnie większość słuchaczy nie wie. Tak. Moja proteza kosztowała 40 tysięcy. To nie jednym samochodem nowym z salonu wyjedziemy, a to jest tak naprawdę kawałek nogi, tak? Wiadomo, że on jest z bardzo dobrych materiałów, no ale jednak ceny są bardzo duże. O, taka jest cena tego, żeby być jakby bardzo sprawnym. Ta proteza, którą pan ma,
udało się ją zdobyć, nie wiem, kupić, dzięki... Tą protezę udało się zdobyć tak naprawdę dzięki sercom innych ludzi. Tak to mogę śmiało powiedzieć. Nie dzięki nakrętkom, bo nakrętka to jest tylko jeden jakby przedmiot. Ich w zasadzie sercom i hojności ich serc. Dzięki temu udało mi się zakupić. Organizowaliśmy akcję Nakręć się na pomaganie, gdzie właśnie zbieraliśmy plastikowe nakrętki. Zebraliśmy ich jak na tamte... ten okres prawie 20 ton, było tak prawie całe dwa tiry wypełnione nakrętkami, więc naprawdę sporo. Ale także poprzez u mnie w gminie bardzo dużo osób się zaangażowało, zaczęli organizować różnego typu bale charytatywne, mecze i tak dalej. Wiadomo, że pojawiły się też wpłaty indywidualne na konto, gdzie jakiś materiał w mediach ogólnopolskich się pojawił, więc to dało, suma summarum, udało się zebrać nawet więcej niż zakładaliśmy, czyli teraz jak potrzebuję wymienić jakąś część w protezie, na szczęście też nie mam z tym problemu. Panie Kamilu, ale to, że udało się panu zebrać pieniądze na pana protezę, chyba było takim punktem zwrotnym w tym, co chce pan dalej w życiu robić, bo teraz zbiera pan dla innych. Tak, tak. To był zdecydowanie taki moment jakby zwrotny, kulminacyjny, jakby gdyż zobaczyłem, że skoro mi się udało, gdzie nikt mnie wcześniej nie znał, nie widział jakby i ja mogłem zebrać taką kwotę, to dlaczego nie możemy pomóc innym, gdzie tych potrzebujących jest naprawdę bardzo dużo. I stwierdziłem, że ja wiem, że ja całego świata nie naprawię, nie zbawię, ale jak pomogę chociaż nawet tej piątce ludzi, czwórce, wiem, że zrobię coś dobrego i myślę, że to jest najważniejsze. Bo wiem, że sam nie jestem w stanie, ale dzięki też pomocy innym wiem, że możemy przenosić górę. Ja jestem tego jakby żywym przykładem, bo tak jak mówię, wcześniej byłem kompletnie nieznany, a okazało się, że ludzie... Chcą pomagać. Chcą pomagać, tak. Tylko wystarczy im pokazać, że jest taka potrzeba i że to będzie później na czemuś służyło, że to, że ja zakupię protezę, nie będzie tylko tym, że będę mógł chodzić, ale... że wrócę do jakby też innych aktywności, że będę mieć jakby swoje pasje i będę się realizował, a nie będę siedział na przykład tylko w domu, bo to wiadomo, że to też jest jakby troszeczkę druga strona medalu. No dla niepełnosprawnych niestety wielu taka rzeczywistość codzienna, tak, to siedzenie w domu. Pan na przykład pokazuje, że nie trzeba, że trzeba walczyć, tak, podejmować te wyzwania. No i właśnie, w zeszłym roku był pan na jednej wyprawie, w tym roku jest wyprawa kolejna, wyprawa rowerowa. Chciałam zapytać, skąd właśnie ten rower? Jakby rower towarzyszył mi całe życie. Mimo tych problemów z nogami? Mimo tych problemów z nogami. Zawsze lepiej mi się jeździło na rowerze, niż chodziło na piechotę. Nawet jak miałem kilometr do szkoły, gdzie dla normalnego człowieka... szybciej by było przejść na piechotę, no bo po komu by się chciała, pójdź, wyciągnij rower, gdzieś go tam później ustaw. Nie, ja zawsze jeździłem rowerem, czy to była wiosna, lato, jesień, zima, w zimę też jeździłem. No i tak całe życie mi towarzyszył. Później był taki jakby troszeczkę rozbrat po amputacji, ale on był spowodowany tym, że ja byłem pewny, że przecież w protezie nie da się jeździć na rowerze. Ale któregoś razu spróbowałem, i okazało się, że jest jeszcze lepiej niż wcześniej było, więc ta pasja jakby powróciła. No i tak naprawdę rozwijam ją, bo to, że jadę teraz, to jest jakby takim jednym z przystanków. Jedzie pan w tym roku dla kogo? W tym roku jadę dla dwóch moich kolegów z drużyny AMP Futbolu, która mieści się w Warszawie i jest prowadzona przez Fundację AMP Active. AMP Futbol jest to w ogóle piłka nożna dla osób po amputacjach. No i właśnie jadę, aby pomóc moim dwóm kolegom, Marcinowi Kosińskiemu i Mateuszowi Żebrowskiemu. Celem wyprawy jest zebranie środków na protezy, na sprzęt protetyczny, gdyż dla Mateusza kupujemy stopę, dla Marcina protezę, więc to są jakby troszeczkę jakby dwa bardzo podobne tematy, aczkolwiek minimalnie się różnią, prawda? Bo to jest jednak, stopa jest tylko częścią protezy. Jaki koszt? Łączny koszt tych dwóch rzeczy to jest 60 tysięcy. Ma pan do przejechania? 2016 kilometrów w tym roku. Jaka to trasa? Trasa jest bardzo ciekawa. Rozpocząłem w Warszawie przez Radom,
Kielce, Częstochowę, Wrocław, jutro będę w Szklarskiej Porębie, później Kłodzko, Polanica, Kłodzko, Nysa, Jastrzębie, Zdrój, Wisła, Zakopane, Nowy Sącz, Krynica, Iwonicz, Zdrój, Ustrzyki Dolne, Łańcut, Biłgoraj, Lublin. Zaczynamy następny etap ze Świdnika i później ze Świdnika aż do Warszawy i w Warszawie jeszcze 100 km, bo w tym roku robimy, głównym jakby organizatorem wyprawy jest Fundacja Legii Warszawa. Jakby ta trasa, ta wyprawa też idealnie wpisuje się w obchody stulecia klubu Legii. Dlatego też 2016, dlatego też 1916, taki jakby w kraju i tej 100 takiego jakby jubileuszu. Dużo kilometrów jeszcze przede mną, ale mam nadzieję, że dzięki właśnie tej audycji dotrę do wielu osób, którym otworzył swoje, chętnie swoje serca i wesprał tych dwóch chłopaków, bo naprawdę warto. Oni nie tylko grają w piłkę. Mateusz ma dopiero 17 lat, ale jest bardzo inteligentnym chłopakiem. Cała przyszłość przed nim, uwielbia na przykład też go karty. Uwielbia biegać, pływać. No coś niesamowitego. Marcin wygrał walkę z rakiem. Coś fantastycznego. Teraz pracuje też w innej fundacji spełnionych marzeń. I też jakby pokazuje, że można wygrać i tym entuzjazmem swoim przekazuje tą dobrą energię dalej. Gra u nas też właśnie w drużynie, gra tu w piłkę nożną, więc chłopaki robią dużo naprawdę do fajnych rzeczy i nic, tylko się tak naprawdę cieszyć i trzeba im pomóc, bo pamiętajmy, marzenia są po to, aby je spełniać. Mi się udało. W tamtym roku przejechałem ten upragniony 1000, w tym roku spełnię kolejne marzenie, bo jak już siedziałem na tym rowerze rok temu, już miałem w głowie to, że ja za rok znowu pojadę, znowu spełnię marzenie swoje, ale też innych osób, tak? W tamtym roku spełniłem marzenie Oskara. Mam nadzieję, że w tym roku... Kościół powszechny potrzebuje waszego świadectwa chrześcijańskiego, jak cennego skarbu. Świadectwa, za które trzeba było często płacić wielką cenę cierpienia, wyobcowaniu, prześladowania, więzień, wielką cenę. Dziś nadeszła wreszcie wasza godzina. W okrutnych latach próby Kościół, następca świętego Piotra, nie zapominał nigdy o was. Tu w jasnogórskim sanktuarium możecie teraz dać światu publiczne świadectwo waszej przynależności do Chrystusa, waszej jedności w Kościele. Składacie je wobec waszych rówieśników, którzy pochodzą ze wszystkich części globu, w szczególności z krajów Europy Zachodniej. Na tobie, droga młodzież Europejskiego Wschodu i Zachodu, stawia stary kontynent w budowaniu owego wspólnego domu, od którego oczekujemy przyszłości zbudowanej na solidarności i na pokoju. Na was liczy Kościół, który w czasie najbliższego nadzwyczajnego zgromadzenia synodu biskupów pragnie skupić się nad następstwami niedawnych przemian, podjąć odpowiednie inicjatywy dla ożywienia duszpasterskiej działalności na tym kontynencie. Dla dobra przyszłych pokoleń konieczne jest, by nowa Europa oparła się na fundamencie tych wartości duchowych, które stanowią sam wewnętrzny rdzeń jej kulturalnej tradycji. Serce moje napełnia się radością, gdy widzę was razem,
Drodzy młodzi przyjaciele, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Gdy widzę was zjednoczonych wiarą Chrystusa, który jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Wy jesteście młodością Kościoła, który stoi wobec wezwania nowego milenium. Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei. Drodzy przyjaciele, wiecie z doświadczenia, że upadek ideologii w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pozostawił wielu waszych kolegach i koleżankach uczucie głębokiej pustki, wrażenie, iż zostali oszukani, a także zniechęcenie i lęk przed przyszłością. Również w krajach Europy Zachodniej wielu młodych ludzi zatraciło motywy, dla których warto żyć. Objawem tego głębokiego zagubienia jest zjawisko uciekania się do narkotyków, brak zainteresowania polityką, zdradza u wielu poczucie bezsilności w walce o dobro. Do tych wszystkich braci i sióstr jesteście posłani. Jesteście posłani wy jako zwiastunowie dobrej nowiny o zbawieniu. Spotykając Jezusa Chrystusa, dzięki waszemu radosnemu świadectwu, spotykając Chrystusa i poznając nasze powołanie do godności synów Bożych, będą mogli odnajdywać sens życia. Cierpienie ich bowiem to pragnienie odkryć znaczenia ludzkiego życia. A przecież Chrystus jest prawdą, która człowieka wyzwala. Tych wszystkich, którzy są zawiedzeni ziemskimi zadaniami cywilizacji, zapraszajcie do współpracy w budowie cywilizacji miłości. Wielkim programem tej cywilizacji jest nauka społeczna Kościoła, którą przypomniałem i potwierdziłem niedawno w encyklice Centesimus Annus. Pracować wielkodusznie nad budową społeczeństwa oznaczającego się stałym poszukiwaniem sprawiedliwości, zgody, solidarności, pokoju. Oto idea, która odsłania każdemu bogactwa, daru z samego siebie. Daru z samego siebie oraz służby. Ideał, jaki każdy w sobie nosi. We współpracy nad budowaniem braterstwa między ludźmi, pośród narodu, w wielkodusznym niesieniu pomocy najuboższym, człowiek może odkryć piękno życia. Jesteście odpowiedzialni, drodzy przyjaciele, za to orędzie ewangeliczne, które prowadzi do życia wiecznego, a zarazem wskazuje bardziej godne człowieka bytowanie na ziemi.
wiele z tego, co będzie jutro, zależy od zaangażowania się dziś, dzisiejszego pokolenia chrześcijan. Zależy nade wszystko od waszego zaangażowania. Dziewczęta i chłopcy, na których wnet spocznie odpowiedzialność za decyzję, a od nich zależeć będą nie tylko wasze losy, ale także losy wielu innych ludzi. Waszym posłannictwem jest zabezpieczyć w jutrzejszym świecie obecność takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia, począwszy od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Troska o umocnienie rodziny, o jej rozwój, dowartościowanie kulturowych odrębności dla wzajemnego ubogacania się wszystkich ludzi, ochrona równowagi środowiska naturalnego, które coraz bardziej bywa zagrożone. Są to, moi drodzy, zadania ogromne, wymagają serc nieustraszonych, zdolnych uwierzyć nadziei wbrew nadziei. Jesteś osamotniony. Jest z tobą Chrystus. Jest z tobą Chrystus Pan. Ten, który powiedział: przyszedłem rzucić ogień na ziemię. Jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął. Wasze serca, pobudzać je do podejmowania zadań, nawet bardzo trudnych. Ogień, który przyniósł Chrystus, ogień Ducha Świętego, który spala wszelką ludzką nędzę, każdy ciasny egoizm, każde małostkowe myślenie. Pozwólcie, by ogień ten wybuchał w waszych sercach. Dziś zapala go w was, tu na Jasnej Górze. Maryja w niebo wzięta. Nieście z sobą ten ogień do wszystkich braci i sióstr we wszystkich krajach i na kontynentach. Nieście z sobą, oby nic i nikt nie potrafił go zagaść. Czym się
się stała dla nas, Jasna Góra, stała się dla nas dzisiaj Wieczernikiem. Oto nowe, zielone, święto. Wieczór radia. Wszystko jeszcze raz zgromadzono. Politykę wyprowadzimy z wiejskiej. Razem z Maryją. I Aleju Jazdowskich. Kościół młody. Historię napiszemy od nowa. Wydamy drugie, poprawione. A potem mędrca świadom swojego poznanictwa. Do pani, pana, społeczeństwa. Karolina Lewicka. Zapraszam w poniedziałkowe wieczory w Radiu Tok FM. Słyszymy się o 21:00. Przyjmijcie Ducha Świętego. I bądźcie mocni. Amen. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Niemiecki dziennik Bild informuje, że kobieta zabita przez Syryjczyka pod Stuttgartem to Polka. Ołtarz papieski na krakowskich Błoniach już niemal gotowy. Słona kara dla amerykańskiego turysty za wejście do fontanny w Rzymie. Kobieta zabita maczetą pod Stuttgartem to Polka, podał niemiecki Bild. Jak dodaje, ofiara pracowała w centrum miasta Reutlingen w lokalu gastronomicznym i była w ciąży. Z informacji dziennika wynika też, że napastnik ranił dwie inne osoby. Bild cytuje naocznego świadka, który powiedział, że sprawca był całkiem oszalały i że nawet gonił z maczetą policyjny radiowóz. Napastnika zatrzymano, to 21-letni uchodźca syryjski, który wystąpił w Niemczech o azyl, informował rzecznik miejskiej policji. Rzecznik powiedział też, że nie dodając szczegółów, że w przeszłości mężczyzna był zamieszany w incydenty, w których inni ludzie odnieśli obrażenia. Dwa dni temu w stolicy sąsiedniej Bawarii szaleniec pochodzenia irańskiego zastrzelił 9 osób, 27 rannych. Minister spraw wewnętrznych i administracji uspokaja, że w Polsce bardzo nie ma zagrożenia terrorystycznego. Jak przyznaje, jako szef MSWiA, nie otrzymuje informacji o ewentualnych przygotowaniach do ataków. Zastrzegając, że z ostatnich zamachów w Europie są wyciągane wnioski i podczas Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty papieża w Krakowie na niepokojące sytuacje uwagę mają zwracać nie tylko służby, ale też wolontariusze. Ponadto dodatkowe środki bezpieczeństwa będą zachowane nie tylko w przyszłym tygodniu, ale także po zakończeniu uroczystości. Służby będą pracowały do czasu rozejścia się wszystkich z miejsc, w których będą uczestniczyli w spotkaniu z papieżem. Potem są zaplanowane także uroczystości już po wyjeździe Ojca Świętego i służby będą w stanie gotowości aż do czasu zakończenia, aż do czasu opuszczenia miejsca przez ostatniego spojrzenia. Tymczasem ołtarz na Błoniach, przed którym za kilka dni stanie powierzchni się jest prawie gotowy na 97%. Te 3% to dopełnienie, mam nadzieję, formalności w postaci odbiorów, które cały czas trwają i przebiegają pomyślnie, mówił koordynujący pracę Robert Ścisło z komitetu organizacyjnego. W centralnej części ołtarza widoczny jest ogromny portret Jezusa Miłosiernego, a obok są podobizny świętych Jana Pawła II i siostry Faustyny. Łąka w centrum stolicy Małopolski została podzielona na blisko 40 sektorów. W sektorach diabików ustawionych zostały 12 tysięcy krzeseł. Dla pielgrzymów przygotowano blisko 2 tysiące przenośnych toalet. Światowe Dni Młodzieży oficjalnie startują we wtorek. W środę do Polski przyleci papież Franciszek. Słuchasz informacji Tok FM. Jutro przed południem przedstawiciele powstańców warszawskich będą rozmawiać z urzędnikami Ministerstwa Obrony Narodowej o apelu poległych, jaki ma być odczytywany podczas obchodów rocznicowych. Resort Obrony chce, by w ramach apelu wyczytane zostały także nazwiska ofiar katastrofy smoleńskiej. Na taką formułę powstańcy nie zgadzają się i wolą obchody bez udziału wojska niż z apelem smoleńskim. Opozycja zarzuca Prawu i Sprawiedliwości chęć zawłaszczenia obchodów. Były europoseł Paweł Kowal uważa, że urzędnikom MONU zabrakło pokory wobec powstańców. I myślę, że czy powstaje, wiem, że to są twardzi ludzie, mimo upływającego czasu, mam wrażenie, że to się nie zmienia. Trzeba z nimi po prostu porozmawiać, wiem, że oni tego chcą, że im się to podoba. Nie trzeba to uszanować, że żyje ta grupa, czego zresztą nie ma, bo to jest kilkaset osób, przynajmniej tych, którzy bawili się w powstaniu. I nie ma na to innego sposobu. Z kolei Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej uważa, że spór PiS z powstańcami ma na celu pisanie historii na nowo. W tym kościele Jarosława Kaczyńskiego, jak wiemy, głównym kapłanem religii smoleńskiej jest Antoni Macierewicz. Rozumiem, że
chcieli zawłaszczyć po raz kolejny taką przestrzeń, która jest dla Polaków niezwykle ważna, przede wszystkim dla warszawiaków. Ale pierwszy masakr poległych podczas obchodów rocznicy powstania ma być odczytany już 31 lipca. 450 euro grzywny musi zapłacić amerykański turysta, który wszedł do fontanny w Rzymie. Liczący prawie 400 lat wodotrysk u stóp schodów hiszpańskich przeszedł ostatnio gruntowny, kosztowny remont. Dzieło zostało częściowo zniszczone w zeszłym roku przez holenderskich pseudokibiców piłkarskich, którzy wywołali zamieszki w wiecznym mieście. Marmurowa fontanna jest teraz wyjątkowo bacznie pilnowana przez siły porządkowe w centrum Rzymu. Pogoda. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane z szerokimi opadami deszczu na północy i północnym wschodzie oraz na południu i południowym zachodzie miejscami burze i tam mocny deszcz. Temperatura od 25 stopni na północy do 30 na południu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Franciszkiem, który przebywa na Światowym Dniu Młodzieży, tym razem w Krakowie, ale w Polsce. To jest powtórka. Tomasz Stawiszeński, zaczynamy godzinę filozofów. Przede mną wydanie specjalne Newsweeka poświęcone papieżowi Franciszkowi. Kto się boi Franciszka? Takie hasło na pierwszej stronie i duże zdjęcie papieża Franciszka właśnie z taką nieodgadnioną cokolwiek miną. A w studiu Jarosław Makowski, filozof, teolog, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry. I zarazem redaktor naczelny tego wydania specjalnego Newsweeka poświęconego Franciszkowi. No to kto się boi Franciszka? No, wszyscy ci, którzy się boją chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa otwartego, tolerancyjnego i gościnnego. A jest takie? No, kiedy patrzymy na papieża Franciszka, to wydaje mi się, że właśnie takie chrześcijaństwo reprezentuje, czy też próbuje pokazać jego inne oblicze, mało znane w Polsce niestety, ponieważ polski kościół nie ma już takich postaci jak ksiądz Józef Tischner, jak Jerzy Turowicz, jak ksiądz Stanisław Musiał, a więc ikony tak zwanego kościoła otwartego, które na serio wzięły przesłanie drugiego Soboru Watykańskiego, który zakrzyknął to słynne aggiornamento Jana XXIII, papieża, który zwołał Sobór, a więc Kościele, otwórz się, otwórz swoje okna, otwórz swoje drzwi na świat, na ludzi, na nowoczesność, na tych, którzy myślą inaczej, chodzą po manowcach, po peryferiach, jakby powiedział papież Franciszek. A więc taki kościół istnieje i przynosi nam go papież Franciszek. Wydaje mi się, że choć dziś nie ma wspomnianych tutaj Tischnera, Musiała czy Turowicza, to kontynuatorem tego kościoła, kościoła otwartego, gościnnego i tolerancyjnego jest właśnie papież Franciszek, który za kilka dni przyjedzie do Krakowa. Wymieniłeś osoby nieżyjące. Ja bym tu jeszcze dorzucił takie postacie jak na przykład ksiądz Lemański, ksiądz Boniecki. To są księża, którzy ze względu na swoje wypowiedzi, mi się wydaje, że jednak w duchu Franciszka mocno utrzymane zostali obłożeni zakazami. Dorzuciłbym jeszcze takie postacie jak na przykład już nie księża, bo już poza kościołem Stanisław Obirek czy Tadeusz Bartoś to też byli reprezentanci czy osoby, które próbowały w jakimś sensie taką narrację w duchu Soboru Watykańskiego II w polskim kościele rozwijać i zaszczepiać. No i ze względu na różne nieprzyjemności, ale też różne życiowe oczywiście wybory, znalazły się w pewnym momencie poza kościołem i mówią dziś, że właściwie dla takiego języka w polskim kościele nie było miejsca. Uważam, że chrześcijaństwo i katolicyzm, by sparafrazować skądinąd lewicowego myśliciela Sławoja Aziska, jest zbyt cenne, żeby oddawać go w ręce katolickich fundamentalistów. I dlatego trzeba walczyć o chrześcijaństwo, właśnie to, które przynosi nam papież Franciszek. Druga sprawa jest zdumiewająca, że nie ma w polskim kościele miejsca dla tych, którzy chcą kontynuować strategię, myśl, która została przedstawiona na II Soborze Watykańskim. Bo co to nam mówi o kościele, kiedy takie osoby albo są spychane na margines, albo zapomniane, czy też odrzucane właśnie na śmietnik historii. Wydaje mi się, że to a. źle świadczy o Kościele, b.
mam nadzieję, że przesłanie, które z uporem promuje papież Franciszek, zostanie odczytane przez młodych księży, przez młodych katolików, przez tych, którzy, jak mówi papież Franciszek, chcą czynić w kościole raban. Nie godzą się właśnie na kościół, który jest triumfalistyczny, kościół, który jest, no, w polskim wydaniu teraz mocno nacjonalistyczny, kościół, który boi się świata, a przede wszystkim boi się innych, obcych. I zamiast te lęki oswajać, to wydaje mi się, że te lęki potęguje, szczególnie wobec uchodźców, a więc tych, którzy, żeby była jasność, nie zostawiają swoich domów, swojej ziemi dlatego, że chcą, ale dlatego, że muszą, bo uciekają przed wojną, przed bólem, cierpieniem i śmiercią. Jest w postaci Chrystusa, w tym przesłaniu, takim rdzennym przesłaniu ewangelicznym, coś rewolucyjnego, coś subwersywnego. Jest jakiś radykalny gest odmowy uczestnictwa, nazwijmy to, w porządkach tego świata. Chrystus to jest taka postać, która właściwie działa przeciw takim najbardziej bazowym odruchom, żeby się właśnie zamykać wewnątrz swojej klanowej wspólnoty, żeby nienawidzić swoich wrogów, żeby właściwie taką postawę przyjmować, która, rzekłbym w dzisiejszym języku, wszystkie takie ewolucyjne tendencje gatunku ludzkiego w sobie mieści. Ta postawa chrześcijańska w wydaniu ewangelicznym właśnie jest próbą takiego bardzo radykalnego przekroczenia tych wszystkich naturalnych tendencji, nazwijmy to. I Franciszek rzeczywiście jakoś w duchu tej chrystusowej subwersji postępując, sprawia trochę z pewnych punktów widzenia wrażenie takiego właśnie trochę szaleńca, takiego kogoś, kto kompletnie nie przystaje ze swoim przesłaniem do trudnych realiów tego świata. To jest coś, co Franciszkowi zarzucają konserwatyści, że on jest właściwie tak trochę buja w obłokach i że piękne, rzecz jasna, ideały głosi, ale kiedy się przyjrzymy realnej sytuacji, w której wszyscy dzisiaj funkcjonujemy w Europie i poza Europą, różnym trudnym uwarunkowaniom politycznym, no to wówczas Oczywiście Franciszek stawia wysoką poprzeczkę, ale jego wiarygodność polega na tym, że w przeciwieństwie do atletów moralnych, szczególnie naszego kościoła, nie zaczyna tej poprzeczki stawiać innym, ale zaczyna ją stawiać sobie. Jego wiarygodność polega na tym, że on wymaga od siebie, a dopiero potem wymaga od innych. W tym sensie on jest największym skandalem dla własnego kościoła, dla własnego establishmentu, który go otacza w Kurii Rzymskiej, dla tych biskupów, prawda, którzy byli przyzwyczajeni właśnie do kościoła triumfalistycznego, do kościoła autorytarnego. Więc w tym sensie można by było mu zarzucić to piękno duchostwo, gdyby on nie wymagał od siebie, ale w momencie, gdy wymaga od siebie, to nie, wydaje mi się, że ten argument nie jest celny. Druga rzecz, która wydaje mi się kluczowa właśnie w osobie Franciszka, to jeżeli argumentujemy w ten sposób, że to jest piękno duchostwo, bo duża część polskiej prawicy też tak argumentuje, że no papież tak musi, bo mu wypada, no i tak dalej. Ale przecież to jest sposób argumentowania i styl życia, który był wpisany w strategię przesłania Jezusa Chrystusa. Przecież on też dokładnie robi to samo, tak? Znaczy, z punktu widzenia tamtego porządku polityczno-religijnego, to był w ich życiu. Absolutnie tak. I całe jego przesłanie de facto było skazane na niepowodzenie. I tak się skończyło, bo jak pamiętamy, kończy przecież na krzyżu, ale zarazem powiada, że choć żyjemy w świecie, to moje królestwo nie jest tego świata. Znaczy, istotą Ewangelii jest to i tych, którzy żyją Ewangelią i ją głoszą, aby burzyć święty spokój. To jest może
coś, co sprawdzało się, czy było możliwe jako pewien styl życia na przykład dla niewielkiej grupy w dawnych latach, gdzieś 2000 lat temu, na jakiejś takiej zasadniczo niewielkim obszarze kulturowym czy cywilizacyjnym, a w momencie, kiedy się chrześcijaństwo zaczęło rozrastać i stało się taką siłą polityczną bardzo znaczącą na kontynencie europejskim na przykład, no to Kościół jako ta najpotężniejsza właściwie instytucja w zachodniej cywilizacji sukcesją najdłuższą bodaj, zaczął stosować logikę zupełnie inną niż to szalone, nazwijmy to anarchiczne przesłanie Chrystusa, bo inaczej być może się nie da, żeby budować jakieś stabilne struktury, instytucje, funkcjonować w tej rzeczywistości politycznej, no to nie da się być takim Jezusem Chrystusem właśnie, tylko trzeba być bardziej takim kardynałem Richelieu. Oczywiście jest część ludzi w Kościele, którzy postrzegają funkcjonowanie tej instytucji przez bardzo świeckie polityczne kategorie. Ale to jest władza, to jest sukcesja, to jest dbanie o majątek i tak dalej, i tak dalej. Franciszek w pewnym sensie pojawia się po to, żeby zakwestionować to. Znaczy on mówi wprost, że jeżeli kuria staje się problemem dla Kościoła, zamiast pomagać rozwiązywać problemy, to traci rację bytu. Ty proszę zobaczyć, że to też wynika z tego numeru specjalnego Newsweeka, że to jest papież, który raz, że zaczyna od siebie, jak powiedzieliśmy, tą reformę Kościoła, ale dwa, że on wie, że Kościół nie będzie wiarygodny, jeżeli jego przedstawiciele, a w pierwszej kolejności duchowni, nie będą wiarygodni. Wydaje mi się, że papież Franciszek dziś jest jednym z największych antyklerykałów. W tym sensie, że zarzuca księżom, iż przyjmują logikę działania, która jest obecna, no dajmy na to, w świecie polityki, w świecie korporacji, w świecie biznesu. A jeżeli tak, to Kościół czym się różni od korporacji czy od partii politycznej? No? Więc on jest niewygodny, papież Franciszek, dla Kościoła, ponieważ w pewnym sensie dekonstruuje to wszystko, co było status quo, co dawało poczucie bezpieczeństwa, co dawało poczucie władzy, co dawało poczucie rozmaitych przywilejów. On mówi, koniec z tym. No właśnie, tylko jak popatrzymy na to, co z nauczania Franciszka, z tych różnych jego gestów, które pobudzają bardzo silnie opinię publiczną na całym świecie, z różnych jego przesłań, z tych test twardych, które stawia na temat na przykład tego, co dzieje się w kręgach biskupich, czy klerykalnych w ogóle, co z tego wszystkiego dociera do polskiego kościoła i jak to realnie wpływa na polski kościół, poza pewną debatą, która gdzieś na marginesie chyba, bo w kręgach kościelnych no to nie szczególnie jakoś dyskutuje się te wszystkie tezy Franciszka, raczej się o nim milczy niż podkreśla to, co on mówi, ale jak tak się temu wszystkiemu przyjrzymy, no to właściwie nic się nie zmienia w tym polskim kościele, przynajmniej na razie. No, to prawda, że w tym sensie, że polski kościół ma ogromny problem z papieżem Franciszkiem, ponieważ wszystko to, co mówi, a także to, co robi, właśnie poprzez te gesty, gdy umywa stopy uchodźcom, albo jadąc na wyspę Lesbos, zabiera rodziny ze sobą do Rzymu, no jest sprzeczne z tym, do czego polski kościół się przyzwyczaił. Więc jedyna strategia, która dziś chyba obowiązuje w polskim kościele wobec papieża Franciszka, to go przeczytać. To jest powtórka. Jesteśmy z powrotem. Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, w studiu Jarosław Makowski, filozof, teolog, publicysta. Dzień dobry raz jeszcze. Raz jeszcze witam Państwa. Powiedziałeś pod koniec poprzedniej części naszej rozmowy, że polski kościół być może stara się po prostu papieża Franciszka przeczekać. No i może w ogóle uda się przeczekać papieża Franciszka. Może to jest taka efemeryda, która się pojawiła
kwestia błąd w procedurze. No bo wiadomo, że różne głosowania, które prowadzą do wyboru na listę Piotra Piotrowego, to są głosowania skomplikowane i często wcale nie faworyci w tych głosowaniach wygrywają. To był kasus przecież Karola Wojtyły, ale to też jest kasus papieża Franciszka. I to jest takie chwilowe tylko zaburzenie, no bo ten system jest już tak mocno utwierdzony w swoich założeniach, że nie przewiduje jakiejś radykalnej zmiany. I po papieżu Franciszku, który jest już człowiekiem wiekowym skądinąd, a i zdrowia nie ma tęższego, nastąpi jakiś człowiek, który przywróci harmonię na powrót w wszystkich zmurszałych strukturach watykańskich. Diecezjalnych i wszystko wróci do normy. Może to jest trochę taki neo z Matrixa. Matrix pierwszy, jak pamiętamy, ma przesłanie jeszcze bardzo pozytywne, prometejskie i rewolucyjne, że się o to uda Matrix przekroczyć, ale następne Matrixy, w szczególności trzeci, pokazują, że to jest ta figura kogoś, kto jest takim radykalnym rewolucjonistą. To jest po prostu coś, co system przewiduje i co obsługuje po to, żeby zniwelować pewne obszary bezwładności, które siłą rzeczy wytwarza. No więc co jakiś czas taki neo się pojawia, a potem świat zapomina o neo i wszystko idzie takim torem, jak jakby nawiązałeś do filmów, to Paolo Sorrentino, to jest ten od Wielkiego Piękna i od Młodości, kręci podobno serial o papieżu, który to papież, Amerykanin zostaje tym papieżem i właśnie jest bardzo konserwatywny. Więc jednakże to Sorrentino nie okaże się profetyczne, prawda? I wydaje mi się, że jednak, mówiąc kolokwialnie, papież Franciszek nie jest wypadkiem przy pracy, że jest rzeczywiście działaniem Ducha Świętego w Kościele. Wydaje mi się, że istnieją dwa typy rewolucjonistów. Pierwszy to jest taki, który mówi, że zmienia wszystko, ale de facto nie zmienia nic. Nie wiem, takim papieżem nie był Jan Paweł II. Prawda? Mieliśmy poczucie, że ten kościół rzeczywiście jest zmieniany przez Jana Pawła II, ale jak tak zaczynasz grzebać, prawda, to się okazało, że nic się nie zmieniło. Drugi typ rewolucjonisty to jest taki, kiedy mówi, że nie zmienia nic, by zmienić wszystko. I wydaje mi się, że to jest papież Franciszek. Znaczy, on mówi, że cały czas jest wiernym synem Kościoła, z krwi i kości, ale uruchamia pewne procesy, które być może nie są do zatrzymania już w Kościele, prawda? To jest otwarcie Kościoła na świat, to jest wpuszczenie dyskusji wewnątrz Kościele, to jest jakby pokazanie, że sam papież mówi o tym, że ma wątpliwości, że to nie jest monarcha, że papież ma być przede wszystkim świadkiem, a dopiero potem nauczycielem, a jeżeli nauczycielem, to przede wszystkim dlatego, że świadczy. Więc krótko mówiąc, wydaje mi się, że to jest ten typ rewolucji, polegający na tym, że nie mówi, że burzy wszystko, ale de facto zmienia wszystko. I patrząc po reakcji na to, co robi papież Franciszek, szczególnie polskiego kościoła, na tym oporze takim wewnętrznym, tym pomijaniu go, jeżeli chodzi o przywoływanie jego nauczania. Proszę zobaczyć, że Jan Paweł II, czy potem nawet Benedykt XVI, biskupi nie otwierali ust, by nie cytować całych pasusów z Jana Pawła II czy Benedykta XVI. U papieża Franciszka, z papieżem Franciszkiem nie ma czegoś takiego. A trzeba ze świecą szukać księży, którzy odwoływaliby się wprost do cytatów z papieża Franciszka. Więc krótko mówiąc, wydaje mi się, że te procesy, które on uruchamia, ten styl duszpasterski, który zapoczątkował, pokorny, ubogi, prawda, otwarty na innych, że to wszystko nie będzie można tak szybko zamieść pod dywan, czy też wyhamować. No, zwłaszcza, że poza pewną postawą, którą Franciszek prezentuje, poza tymi treściami, które umieszcza w różnych swoich dokumentach, wystąpieniach i tak dalej, jest jeszcze bardzo konkretne działanie właśnie w obrębie instytucji, to znaczy on jest także dyrektorem zarządzającym, głównym menedżerem.
menedżerem tej ogromnej przecież instytucji, no i wprowadza tam konkretnych ludzi, wymienia sporo kadry, tej kadry, którą zastał, dokonuje pewnych reorientacji właśnie na poziomie personalno-instytucjonalnym, co ma na celu także zapewnienie jakiejś sukcesji dla tego, co stara się zapoczątkować, dla tej pewnej reformy mniej lub bardziej gruntownej na wielu poziomach ideologicznym i instytucjonalnym. To jest dokładnie to, o czym też piszemy w tym wydaniu Newsweeka specjalnym Kto się boi Franciszka, mianowicie, że papież powołał tą radę 8 kardynałów, którzy pomagają mu zmienić kurię rzymską, a więc de facto pomagają zmienić struktury. Po pierwsze, żeby były one przejrzyste. Pamiętamy WikiLeaks i problemy Banku Watykańskiego i machloi finansowych, które zawsze zżerały Watykan. Papież mówi, to wszystko ma być przejrzyste, tak jak...